2016. Mam przyjemność poinformować Państwa o tym, że na sezon 2016-2017 firma Selgroske Szentkery przedłużyła z nami kontrakt. Będzie sponsorem tytularnym naszej drużyny. Oprócz tego do grona sponsorów naszej drużyny dołączyła firma MB Press. Oprócz tego jest również firma Simba, producent wody Bystra. Oprócz tego jest firma Exam. To są nasi sponsorzy, którzy w tym sezonie będą wspierali klub MKS Selgros Lublin. Co jeszcze? Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować naszemu głównemu przedstawicielowi, czyli miastu, a w obecności tutaj pana Marka Lembrycha chciałbym przekazać na ręce pana Marka Lembrycha koszulkę dla naszego głównego sponsora, czyli miasto Lublin w postaci pana prezydenta Krzysztofa Żuka. W tym momencie pokażę koszuleczkę, którą przygotowaliśmy. To jest koszulka na ten sezon i chciałbym bardzo serdecznie przekazać tą koszulkę. I drugą koszulkę chciałbym przekazać na ręce przedstawiciela firmy pana Piotra Łowackiego, firmy Selgroske Szentkery. Bardzo proszę. Z prezesem pani głównej. Dziękuję. Jako Selgroske Szentkery wspieramy działania sportowe i społeczne w miastach, gdzie funkcjonują nasze hale. Tak? Korzyści, aktywności te przynoszą korzyści lokalnym mieszkańcom, społecznościom. Jednak ze współpracy z klubem lubelskim i z osiągnięciami klubu MKS Selgros Lublin jesteśmy wyjątkowo dumni. Miasto Lublin deklarowało i deklaruje w dalszym ciągu wsparcie finansowe. Cieszymy się, że sytuacja finansowo-organizacyjna po tym sezonie w zasadzie została unormowana, uregulowana. To od wielu lat duże osiągnięcie organizacyjne. To też składam na ręce pana prezesa i ówczesnej pani prezes słowa podziękowania, że potrafili wyprowadzić klub organizacyjnie na prostą. Myślę, że teraz czas skoncentrować się na działaniach sportowych, to co powinno być w sporcie najważniejsze. I z tego miejsca w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Żuka życzę wielu sukcesów, kolejnego tytułu, wielu emocji. Wiemy, że w styczniu dołączą jeszcze do zespołu dwie Brazylijki, jedna prawoskrzydłowa i bramkarka. Nie ukrywam, że te ruchy transferowe, których dokonywaliśmy, no działy się w okresie, kiedy nie znaliśmy jeszcze systemu rozgrywek. On się zmienił. Liczyliśmy na to, że to najważniejsze granie, tak jak co roku, będzie gdzieś na przełomie kwietnia-maja. Okazuje się, że formuła ligi zmieniona. W związku z tym no, zmienia się też trochę samogranie, tak? Nie można sobie pozwolić na te słabsze momenty, które na pewno w przypadku zespołów grających w pucharach się zdarzają. Będziemy musieli tego unikać i zrobimy wszystko, żeby po raz kolejny tytuł trafił do Lublina. Niestety no, sytuacja jest na dzisiaj stała, czyli nic nie idzie do przodu. Najprawdopodobniej z dzisiejszych informacji, jakie uzyskałam od fizjoterapeuty, będzie konieczny zabieg na początku października, żeby w jakiś sposób uruchomić tego palca i być może po tym zabiegu będę w stanie wrócić do sportu. Będziemy w tym sezonie występować w firmie Kempa. Jest akurat koszulka z numerem 5, piękny numer. Przez lata reprezentowany przez Sabinę Włodek. To ja może wstanę. Będą trzy kolory jeszcze. Będą zielone i czarne, tak? Czarne. Biało-zielone i czarne. Proszę. I spodanki czarne. Z gaciami mi robisz zdjęcie. Tył, tył. Bardzo proszę.